on łapki jakieś wystawia, czekaj. Dziabam go, dziabam go, dziabam go. Też go spróbuję dziabać. Dziabaj go, dziabaj go. On co? Tak mówię, że jak nie możecie to sięgnąć, to i tak będzie ten. Nie jest dobrze. Siemanko, cześć i czołem. Witajcie widzowie, z tej strony Sharingan oraz Chaken, jak możecie zauważyć. I dzisiaj robimy sobie Minecraft Dark Whip, Whip Dark, Dark, ciemna ciemnica, ciemno bardzo wszędzie. Chakenie, chcesz coś powiedzieć, jak to się nazywa? Deep Dark. Będziemy walczyli tutaj na mapie, na jednym biomie wygenerowanym z Wardenami. Naszym zadaniem jest przetrwanie kilku dni, tak mniej więcej trzech dni dajemy sobie. Mniej więcej trzech dni, prawdopodobnie nie przetrwamy ani jednego, skoro kurno wszystko nas tutaj wokół słyszy, a co ten biom się rozprzestrzenia za każdym razem, jak coś zginie na nim, więc... Wow, nice! I jeszcze, jeszcze najważniejsza rzecz, naszym głównym zadaniem będzie ubicie chociaż jednego Wardena na koniec. Nie sądzę, by to nam się udało, ale można pomarzyć, można pomarzyć. Jesteś pesymistą, wydaje mi się, że mamy super sprzęt. No jestem pesymistą, bo ten biom nie jest jakoś przyjazny, szczerze powiedziawszy. Domyślam się, a mogę sobie po tym chodzić? A mogę po tym skakać? Co mogę robić, a czego nie mogę robić po tym? Nie możesz, jak widzisz takie dziwne klocki z mackami, to łaź na shifcie wokół nich i się rozglądaj, czy są... Tak? Czy to są shriekery? Shriekeny? Tak, to jest chyba shrieker, tak, tam jest shrieker. Widzisz takie coś, takie niebieskie coś tak... z... Widzisz niebieskie to zgromadzenie coś. Tych macek tam, nie? No widzę macki, no, dużo no, macków. Pośród tych macek jest taki dziwny klocek z czterema takimi dyndlami wystającymi do góry, nie? Okej, okay, no. To jest shrieker, który przywołuje Wardena. Jeżeli wytworzysz dźwięk wokół tego... A jak coś rzucę na to, to wytworzy dźwięk? Jak rzucę blok na przykład... Też, tak, tak. Możesz tak? przetestować. Ja się czułem z daleka. O, faktycznie! No. Bez kitu. No. Ale nie... Musimy być cicho. Ale chyba nie usłyszał. Bardzo cicho. Aj, tam bardzo cicho. Wiesz, że ja się nie mogę powstrzymać od tego, żeby skakać, bo to jest Minecraft. Patrzę tutaj w okolicy, czy jest bezpiecznie, by to drzewo zrąbać. A jak zbiję te łapki? Tak. To czorne, to coś się stanie? Coś złego? Czy... Nic się nie stanie. A, okej, okay. Dobra, fajnie. Dobra, powiedz mi, co potrzebujemy? Potrzebujemy deski? Potrzebujemy tak, deski, trochę desek potrzebujemy i musimy zejść do podziemi po kamień. Tak, mamy kill-off nawet, bo my sobie trochę oszukujemy i dodaliśmy sobie bonusową skrzyneczkę. I on wziął wszystko, a ja mam tylko On wziął wszystko. Nie pytałeś się, może bym chciał ci coś dać. Patrzę, czy jest gdzieś... Dobra, nieważne, tutaj można na spokojnie rąbać, widzę, biorę się za to. Można na spokojnie zejść. Tak, można. Najpierw zaskoczył. Przetestowałem. Okay. W sumie jest bezpiecznie, w sumie można zejść. Ty, bo wiesz, że tam ogólnie woda spływa do jakiejś nicości, do jakiejś dużej, strasznie jaskini czy czegoś tam? Moglibyśmy tam spróbować zejść czy coś? Nie? Może by było fajnie? Jak chcesz, możesz iść. Ja wolę pozbierać najpierw staw i być bardziej pewny siebie, nie? Dobrze, epoka kamienia. Ale wiesz, że musimy zejść niżej, jak chcemy diamenty, a powinniśmy się głównie na nim skupić, jeżeli... Also też musimy zejść do jaskini, jeżeli chcemy jakieś żarcie na przykład, bo przypuszczam, że tu się nic nie respi. Dlaczego? Zwierzęta. Dlaczego? Zwierzęta się tu nie respią, w Deep Darku się nie respią. Ale to jest taki średni Deep Dark, bo jest też trawa, nie? To ja bym tak powiedział, że... No, jest trawa, ale to się zalicza pod jeden wielki biom. Mhm, no w sumie jakby jak się tu rozglądam na górze, no to w sumie to nie widzę tu ani jednego żywego stworzenia. Ty, a z Wardenów wyleci jedzenie? Możesz przetestować. Może zapolujemy na Wardena? Chcesz przetestować? No nie wiem, czy mi moja... Chcesz przetestować? Ja mogę popatrzeć, jak chcesz przetestować. Nie, no nie wiem, czy mój kilo kamienny. Na pewno? Znaczy nawet nie kamienny. Przywołam go, zobaczymy. Ej, co ty robisz? Możesz przetestować. Ale ja nie chcę z nim walczyć, ja mam kamienną siekierę. Znaczy nawet nie kamienną. Drewnianą. Nie chcesz? Nie chcę. Nie chcę. Chodź do tej jaskini. Chodź do jaskini. Chciałeś przetestować, czy Warden dropi rzeczy, nie? Ty coś zrobiłeś złego. Nic nie zrobiłem, łażę koło... O! Wyszło! Co mam zrobić? Możesz przetestować! Nie chcę do niego podejść i spróbować go pobić! Nie chcę. Nie, ja mam jeden level, ja już nie chcę go tracić. No ale po co mam go uderzyć? Żeby z nim powalczyć. A w ogóle czemu? Ja sobie tu poskaczę. O, zobaczymy. Zareaguje? A nie, on jest... Jesteś za daleko, żeby cię wyczuł. Akurat się zakopał.
Wszedł pod ziemię. Chcesz... A gdzie on się kopie? Jak on kopie pod ziemię? Nie wiem, chciałeś przetestować, jak on działa. Ale on mnie zabije! Ja nie chcę umierać. Ja nie, on mi coś zrobi? Ej! No. No czy on mi coś zrobi? Nie wiem. Na co się gapisz? Odejdź stąd. Halo? Ja nie... On się tak dziwnie... Tak. Oj, bo nam jeden dzień już zaraz mija, a my dalej się tu tupcymy z nimi. No mówiłem, że to nie będzie takie proste. No nie będzie proste jak... O kurde, czekaj, bo on jest szybki? On jest szybki ogólnie, bo ja zbieram sobie itemy, ale on mnie tak goni jakby... A nie, nie jest szybki. I zaryczał, tak, teraz będzie szybki. Okej, dobra, to co? A w wodzie? Może do wody! Do wody! No i co? Do wody nie wejdziesz, co? Boisz się... O nie, jednak on wchodzi do wody, dobra. Cofam to. Gdzie mam płynąć? Czemu się śmieje? Ze mnie, powinieneś mi pomóc. No chciałeś przetestować, nie? Ale mnie dwóch goni gości teraz. Dwóch? No dwóch mnie goni. Nie podoba mi się to. Co tam próbujesz zdobyć? To, próbowałem zniszczyć, żeby się nie respił. Jest. Nice, czyli można po tym biegać? No jeżeli widzisz te kolumny takie blisko, to nie. Jeżeli nie widzisz ich wokół, no to oj, ona stąd patrzy tutaj. Co to? Aha, bo on reaguje na ten dźwięk. Dobra. Ej, zauważyłeś, że on w ogóle sobie świeci? On jakby miał gwiazdki na sobie? No, takie... on świeci, on jest magiczny. Aha, no dzięki za wyjaśnienie. On świeci, bo jest magiczny. Minął pierwszy dzień, a zdobyliśmy jedno drzewo. Tak. No chciałeś mieć sam Deep Dark, masz sam Deep Dark. Mówiłem, ale, że to ale, będzie ciężkie. No ale przecież powinniśmy iść do jaskini, wtedy nie byłoby takie ciężkie, prawda? Jakbyśmy siedzieli w jaskini, no. Na to jest kolejny Shrieker, ja pierdzielę. A temat, ono i coś ty zrobił, coś to zrobił. Nie zauważyłem tego Shriekera, nie? No jeszcze jeden, nie? Fajnie, dobra, kurna, raszuję przed siebie, biegnę, szukam jaskini. Ciekawe, ile może kurna być jednocześnie. Nie wiem, nie chcę sprawdzać, albo raczej sprawdzę, biegnąc tak na ślepo przed siebie, nie? Jeden warden to duże zagrożenie. 20 wardenów! Zrespił się za nami, kolejny. Tak, widzę. Dobra, tutaj może wbijemy się, może tu się wkopmy po prostu. Zróbmy sobie tutaj dziurę i wkopmy się. Ciekaw jestem, czy występują te bloki też w jaskiniach pod ziemią. Jak tak, to będzie bardzo nie. Nie wiem, ale śledzi nas frajer. No, dobra, chodź, idziemy tutaj do jaskini gdzieś. Albo nie, no, wykopmy sobie dziurę. My szukamy takiej naturalnej jaskini? No, naturalna jaskinia, przypuszczam, że będzie... Tu! O nie! O nie! Fucking shit! Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół. A czemu się nie skradasz? O, tutaj... Okej, ej, Chaken, masz coś do jedzenia? Ej, nie. Znalazłem jaskinię! Fajnie, że znalazłem jaskinię. Chodź tu szybko! I warden jeszcze do tego tutaj chodź łazi, tu szybko! Idę szybko! Jest! A to jest miedź. Najbardziej bezużyteczny rodzaj minerału, jaki występuje w tej grze. Dobra, dużo miedzi, dobra, kopiemy tutaj. Skąd takie postanowienie? Ej, a on tu przyjdzie? Nie wiem. Za mury może, na wszelki wypadek. To nam pomoże? On nie może niszczyć bloków, czy coś? Nie może. O! Naprawdę? Ta. Co nie jest easy? Ta, easy. No, wystarczy się obudować bloczkami, można może, go klepać. Może i kurczę ten, jak cię wykryje, to ma jeszcze coś takiego jak Sonic Boom. Jak Sonic, czyli nad przestrzeń ten, nie, ponad dźwiękową falę? Po prostu zaczyna klaskać, a tobie uszy pękają od tego fałszu. Tak. Naprawdę? Tak. O nie, on pewnie śpiewa tą piosenkę Shopi, pi. O nie, nie, proszę cię, nie. Ty wiesz, na której na pewno wysokości są diamenty, tak że będziemy tam kopali, żeby zdobyć je jak najszybciej, aby móc stawić czoła niebezpieczeństwu, które czeka na nas. Ewentualnie możemy zejść do miasta podziemnego i przeszukać skrzynki. O, a skąd wiesz, że będą miasta podziemne na tym biomie? No bo zawsze w Deep Darku są. Aha, to brzmi jak plan. Czyli nawet jak się nie uda nam znaleźć naturalnie występujących diamentów, to będziemy mogli je znaleźć w zaginionym mieście. Yes. Wiesz, po polsku brzmi to dziwnie. Dlaczego? Indiana Jones i zaginione miasto. Chyba bardziej... Chaken zgubił się w zaginionym mieście. Nie, bardziej chciałem powiedzieć ten jakiś lamerski tytuł, ale nie potrafię wymyślić nic, co mi przychodzi Węże teraz. W samolocie. Warden w samolocie.
Czy ty masz jakąś specjalną technikę kopania tego, że tak po skosie kopiesz? Nie, po prostu kopię sobie tak randomowo i znalazłem żelazo. Aha, okej, okay, dobra. No w sumie to w każdą stronę jakbyś nie kopał, to mógłbyś znaleźć żelazo, ale... Jest, o! Co to było? Czy my jak... To jest shrieker. Czy my... A, my jak tak, kopiemy to... Tak, to ścianę słychać, to tak. To ty źle randomowo kopałeś, w drugą stronę zacznij dobra, kopać. Dobra, w drugą stronę, czekaj, muszę... Nie wziąłeś, nie wzięliśmy crafting table'a. Ja wziąłem. Tak. To postaw, to postaw. Nie, 200 IQ. Kurde, słyszę go za ścianą. Ale on nie przebije, nie? Bloczków. Raczej nie, raczej no to... nigdy nie testowałem tego, nie? A jestem bardzo ciekaw. O, jest a ja byłeś... bardzo blisko, gdzieś za ścianą. Wiem o tym. Próbuję go do... A! Mówiłem o tym klaśnięciu, nie? Okej, okay, czekaj, craftboxa. A, trzeba zabrać. A moje itemki? Masz, rzucam ci dirta, weź se tam wyjdź do aha, góry. Co mam se skraftować z tego, ekwipunek jakiś? Co to ma być? Nie, wziąć swoje rzeczy stamtąd. Okej. Okay. Uważaj, bo on może znowu klasnąć. Ja mu klasnę zaraz po tymi pośladami swoimi dużymi. Nie wiedziałem, że on taką falę robi, taką dużą. No, mówiłem. Mówiłem, że on klaszcze. No to wiedziałem, że klaszcze u Rubika, ale że na górze czy coś, nie? Ale nie, że tutaj u nas zacznie klaskać nagle. A, no, wow, no przepraszam, no, no nie bij mnie. No szeroki w barach jesteś, mówiłem, żebyś mi zostawiał no tutaj miejsca więcej. No to w drugim kierunku, bo tak będzie nam szybciej znaleźć aha, diamenty. Faktycznie sobie pomożemy, jak ja będę masz, kopał w drugim kierunku. Kop tu, a ja będę kopał tu. Okej, okay, tak szybciej znajdziemy diamenty. A na pewno tu znajdziemy diamenty? Skąd wiesz, raczej na której tak wysokości są diamenty? Aha, nie, raczej jestem... O, słyszałem, o, słyszałem. O, i słyszę cały czas. Gdzieś nad nami, gdzieś nad nami. Tak, a powiedz mi, czy zawsze w tym nowym Minecrafcie występuje takie czarny shit, który się ciężko kopie? Bo jak tak, to nie lubię tego nowego Minecrafta. W Minecrafcie ten od 1.18. Nie lubię nowego Minecrafta. Nie lubię nowego Minecrafta. Czemu nie lubisz nowego Minecrafta? Bo ten czarny shit mnie denerwuje. Czekaj, słyszę to tutaj nad nami. Dobra, jest nad nami. Okej. Okay. A czemu ty się tam kopiesz? Bo chcę zrobić rekonesans. Dobra, jest tu dość duży obszar, chodź. To już mam przestać kopać? No, chodź tutaj do mnie. Okej, okay, no to już idę. A czemu tu przyszliśmy? Bo... Bo... Może być tutaj... A czemu ty chodzisz? Aha, bo nie ma tego shriekera. Bo nie ma shriekerów. Dobra. O, widzisz? Dobra. Widzisz? Dobrze co? Pomyślałem. Widzisz a, to? Diabeł. Widzisz to? Ej, kurde? Bez kitu, ja bym tego nie zauważył, bo no, to wszystko widzisz, tak wygląda. No, kurde, mordo. Jaki... Mam dobry wzrok. No. A ty to zobaczyłeś? Tak. Okej. Okay. Kurde, nie mamy węgla. Czy ja mogę skrzynkę? Tak, mogę skrzynkę spalić. Jakby to całe czarne gówno zamienili na węgiel, to by był najlepszy biom na świecie, nie? Wszyscy Ślązacy wygrali w Minecraft. Jej, przepalamy, potrzebuję wszystko trajeru, robimy. No, ta. Dobra, nice. Ja ci tam dałem trochę drewna, więc teoretycznie możesz sobie zrobić tam coś. No tak z dwie deski zmarnowałem. No ale nie marnuj tego więcej, bo zanim się dokopiemy jest, do góry. Jest ciężko z zasobami. Bardzo. Szczerze. Najgorzej jest z jedzeniem. Tylko jeden, ja pierdzielę, tylko jeden diament. I nie ma więcej złoża? Nie ma więcej, tylko jeden był. Pierdzielisz, ale kupsko, ale shit. No to z jednego możemy zrobić łopatę. Może łopatą go pić po mordzie. Tak. Dobra, ja bym się kopał tam, gdzie jest ten, gdzie jest ta oczywiście lawa cała. Okej, okay, jasne, znaczy to jest dobry pomysł, ja też bym tak zrobił. Kurde, żarło, nie mamy żarła, to jest najgorsze. Ale mam jedną sadzonkę. Ej, właśnie, mamy nasiona pszenicy. Możemy posadzić chleb, zrobić masz, przecież. Masz, potrzebujemy wody. Daj mi wiaderko, to skoczę po wodę. No. Nie mam jak przetopić to na ten, na żelazo. Nie kurde, chcę marnować wszystkich desek, ale mielibyśmy perpetuum mobile, bo mielibyśmy potem zasilanie z wiadra lawy do piecyka i moglibyśmy przetapiać to już później. A w sumie. No, więc teoretycznie nawet jak zużyjemy jakieś pozostałości tam, jakie mamy, ja mogę drewniany kilowi drewnianą siekierę, jeżeli można tym palić, to możemy to wrzucić do pieca. Zepsułeś. To jest twoja w tył wina. Zrot, w tył to zrot, jest w tył twoja zrot, wina. Zrot. To jest twoja wina. W tył zrot. A, jednak wracamy do lawy. O, tak, no tak, dobra. Jednak wracamy do lawy. Ej, a jakby jego rzucić do lawy tak i zamurować? Jest odporny na lawę. Ha, skurczybyk. Kurde, weźmy to jedzenie, posadźmy. Wal wiadro, szybko, wiadro, rób, challenge, wiadro, szybko. Potrzebuję wiadra. Mamy? Robić wiaderko, tak? Tak, zrób wiaderko, może się przyda na ten, na późniejszy ten. Super, dobra. Kurczę, przydałoby się więcej tego. Jasna cholera, ty. A czemu tak żelaza jest malutko? No bo Deep Dark. Co, w Deep Darku nie występuje żelazo? Chyba tak, dobra, czekaj, ja zrobię Risky Mission, podejdę tam, zobaczę gdzie to gówno jest i to zniszczę. Okej, okay, to ja kopię przed siebie dalej w takim razie i szukam jakichś surowców użytecznych dla nas.
A coś czuję, że to będzie długa noc. Oj tak. Jak stawię kloca, no to on się pojawi? Jakkolwiek to brzmi. Nie wiem. Czy jak stawię kloca, to przyjdzie Warden. Słyszało mnie, no kurde. Ale tak mocno, mocno, że on... O, już tak. Jednak. Shit. A to nie możesz tego tak na szybko zniszczyć, zanim on się wykopie? No niezbyt. Zaryzykuj. On mnie zabije tam. No to się skradaj na shifcie teraz i to rozwal. Słyszałem, że nie słyszy, jak się skradasz, tak? No nie słyszę, ale słyszysz, jak on wącha czasami. No wącha, co? W sensie, co, śmierdzisz? Bo nie wiem. Nie, jak wącha, to oznacza, że... Cię czuję. Aha. Bo się nie myłeś. Czyli jednak się nie myłem. Tak. No zniszcz to, nie wiem, podoba że... mi się kusi, to, kusi cię. Kusi cię, żeby to kusi zniszczyć. Kusi mnie, ale on gdzieś blisko tu jest, nie? No. Trzymam łapki. O! Moje itemy, dawaj mnie. Tam wyżej są jeszcze itemy, tam jest żelazo przetopione. Musimy się po nie... przejść. Dobra, o, teraz niuchał, teraz niuchał. Lecę, teraz, lecę. Teraz niuchał, słyszałem. Jeszcze nie zaryczał, jeszcze nie zaryczał. Teraz zaryczał, zaryczał. Ciekawe, czy on będzie... Nie no, mam nadzieję, że nie będzie bieg za nami, bo jak tutaj przyjdzie, to przecież nie mamy dokąd uciec. Dobra, mam nadzieję, że on aż takiego tego zasięgu nie ma. Najważniejsze, że udało mi się uratować ten diament. On był najważniejszy i nie było tam lawy ani nic takiego. A ty miałeś mało życia chyba, co? Skoro zginąłeś na hita. Nie, miałem kurna ten, z 8 serc. Czyli jednak cię mocno palną. Tak, on zdejmuje na strzał ogółem. Fajna walka z nim będzie. Chodź, chodź, przekop się tutaj do tego mojego miejsca, gdzie jest tutaj. I kopmy do góry po prostu i spieprzajmy stąd. Chodźmy na powierzchnię i idźmy po jedzenie. Tak go nigdy nie porobimy przecież. A teraz najgorsze by było, jakbyśmy kopali się i byli na środku. A! Żwirek. I muchomorek. I ty, żwirku, przeciwko mnie. Jakbyśmy byli na samym środku jakiejś góry potężnej, nie? No i znowu żwi... No przestań, ja nie mam życia na takie pierdoły. No kur... Ile tego już... Family friendly content, kurde, mam 1,5 serduszka. Family friendly content, No jak co chwilę, kurde, leci mi żwirek. A, żwir? No, bo kopiesz koło mnie, a tutaj jest go tyle, że ja pierdzielę, ty. O, widzę, przecieka, jestem. Ej, w jaskini jestem, o. No mówiłem, jaskinia. Ej, znalazłem żelazo. Ale to jest ogromne. Ej, wiesz co, ja myślę, że możemy zrobić tu jakąś tymczasową bazę i powiedzieć... Znaczy, co, chcesz w drzwi wstawić? Tak. Chociaż, że nie mamy drewna. No, no, jak ta baza by wyglądała? No co, postawisz trzy klocki? Z kamienia byśmy ją zrobili. Aha, ale i co ona mam nadać? W sensie, czemu ma służyć ta jaskinia? Znaczy, ta baza tymczasowa, nie? Bo nie wiem w sumie, czemu służy. Jak tak normalnie, to chroni przed zombiakami, pająkami, innymi rzeczami. Tutaj nie ma czegoś takiego, są tylko wardeni, a oni to w dupie mają takie bazy, bo... Właśnie, kurczę, mnie zastanawia. Czemu na przykład się nie respią jakieś szkielety? W Deep Dark chyba klasycznie się nic takiego klasycznego nie respi. No widzisz, bo to jest właśnie to. I one też się boją tego całego Dark Weba i też nie chcą. Deep Darku. No, jak zwał, tak zwał. Dark Web też jest straszny. Nie wchodź tam. Widzę, o nie! Złoto. To jest ten sześć? Czekaj, muszę to zniszczyć. O kur... Tak. Źle zrobiłem. Gdzie on jest? A tego to ja nie wiem. Słyszałem kurde mruczenie, ale nie słyszałem, jakby wychodził. O, może się zbugował albo coś? On chyba gdzieś tam dalej jest, tak mi się wydaje. Czekaj. Jezu. Weź, myślałem, że on tam gdzieś jest. Nie no, taka dziura po prostu, jakbym tam wpadł. Co jest? Czemu to tam ryczy? Ale nie kop tego, bo tam pewnie jest... Coś. No mówię, tam jest zbiornik wodny. Choć to żelazo. No jaki mamy problem? On nie wychodzi z ziemi. No bo jest gdzieś... Może nie ma wychodzi, bo jest pod wodą. O! To wiemy już, jak go pokonać. Musimy w zbiorniku wodnym z nim walczyć. Ej, tu jest węgiel. Stary, znalazłem węgiel. Jezu, ale to mruczy. Ej, obczaj to. Może wiaderko wody weźmiemy i jak będziemy chodzili po tym biomie, to będziemy wylewali wodę. I ewentualnie możemy się tu osiedlić i zrobić sobie chlib. Tutaj. Bo mamy wodę. Ty, faktycznie. Ale no, mamy tylko jedno nasionko. No. Z jednego nasiona coś może wyjdzie. Co? Nie wiem. Będziemy czekali 3 dni, aż wyrośnie to jedno nasionko. Tak. Po czym je znowu posadzimy, poczekamy kolejne 3 dni. Tak. Co? Tak.
termin się nam kończy. Musimy zabić tego potwora za niedługo. Wiem. Dobra, zasadziłem. Może urośnie. Może jeszcze jakoś drzewo tutaj porozsadza. Może, ale to może nam wyrosną. Nie jestem w 100% pewien. To chyba świata potrzebują, nie? Ja się tam nie znam, na biologię nie chodziłem. Pochodnie chyba starczą tutaj tak? W Minecrafcie, I guess ta. Okej, okay, dobra. No to fotosynteza na ogniu i ogień. A tak oprócz patrzenia na tą roślinkę, to masz coś jeszcze w planach? No, nie wiem. A, okej. Okay. Dobra, w sumie spoko. Nie no, nie ma pośpiechu przecież, nie? Boże. A to miało być... To miało być szybkie i przyjemne. Szybkie i przyjemne. Coś mi mówi, że to będzie kilka odcinków. Kilka odcinków. W kolejnym odcinku! Kolejne kopanie żelaza. Czy Chaken już urosła mu jego sadzonka? Dowiemy się już za 20 odcinków. Dragon Ball Z. Ja kopię do góry, nie? Kopię do góry, robię nam tutaj przejście do góry. Jest tu ziemia, jest kamień, więc ja czuję, że jesteśmy już blisko powierzchni. Tak! Wykopałem się! Nie, co jest? Ty się wykopał? Co to jest? Co? No co to jest? Co? Ja, mi się tu świe... A! Ja mam półtora serduszka, żeby zabić! Posuń się, bo chcę wykopać. No czekaj, bo tu... Ej, ale tu mi się świat nie generuje, ja tu pustkę widzę. No to się odsuń, to wykopię, no to wtedy ci się może wygeneruje. Limbo widzę totalne. Ale co to za serwer jest? Dalej widzę... Magiczny. A teraz chodzisz... Po niewidzialnych... O, dobra, wygenerował się, dobra. Fajny ten serwer, fajny, 10 na 10. Mam. Nie, zalewasz nas, weź nie zalewaj. Głupia woda. Kto tu inżynierem był, kto to budował? Chwila, wypłynę do góry i zrobię nam, kurna, suche przejście. Albo i nie zrobię nawet suchego przejścia, jesteśmy nad morzem. Najpierw... Aha, ale nad czy... Nad naszym? W morzu, bardziej. W morzu. I to dość stanowczo w morzu. A tam jest bardzo głęboko? Można gdzieś wypłynąć? Nie jest głęboko, niedaleko to jest ten ląd. A, no to ja płynę tam, ja idę po sadzonki. Czemu ty w ogóle nie chcesz iść po sadzonki? Po co się zamurować? A nie mogłeś tego tak zamurować, żeby ta woda nie płynęła tutaj? Nie, ciężko by było. Sam ocenisz, czy się da, czy nie, jak wyjdziesz do góry. Dobra, ja ci pokażę, że się jednak da, okej? Okay? Dobra, pokażę ci 200 IQ. Dobra. Zerknij na to. No to jest teraz 200 IQ teraz, co ja zrobię, nie? Znaczy, no nie to chciałem zrobić, nie? No poczekaj, nie skończyłem jeszcze. 200 IQ, no. No czekaj! I nie skończyłem, nie? Patrz, robisz tak, w ten sposób. W ogóle to... czekaj, bo nie wiem, co chcę zrobić teraz, nie? Robisz tak. Nie możesz tu zrobić jedną w dół i teraz kopać się do góry? Tak, właśnie chciałem zrobić w ten sposób. O, właśnie tak chciałem zrobić. Od początku chciałem tak to zrobić. Ale co ty chcesz tu zrobić? Jeszcze nie wiem. Patrz, robimy tak. I teraz robimy coś takiego, że tu będzie normalnie sobie taki murek niby, nie? Taki, o, murek, wchodzimy tu sobie. Teraz robię tutaj to tak. Czekaj, bo ja dzisiaj mam takie ten... O, no i tak takie... robimy, no tak mnie... No tak chciałem zrobić, tak. Kurde, chciałem zrobić. Ty tak bardziej komplikowałeś. Ale to tak chciałem zrobić od początku po prostu. Ej, drzewo, widzę drzewa. Później widzę w tym drzewu. Ej, weź tam, idź na górę i od razu te trawę widzę, weź łapką. Widzę shuriken, od razu się zrespi, więc uważaj. Trawę weź tam łapą, łapkę. Okay. Łapką. No dobra, mam 12 nasion. 12 nasion, ja mam 7. Ha, czemu ja zawsze muszę mieć więcej niż ty? Dobra, mordo, chodź, trzeba posadzić to. Ale jeszcze, ja widzę drzewo. Jeszcze drzewa nam potrzebne są. Wiedziałem. Myślałem, że się nie zrespi. Aha, myślałem, że się... A tak, dlaczego miałby się nie zrespić? Bo nie zawsze się respi, nie? Aha, to dobry argument, żeby sprawdzić, czy się zrespi, czy nie. Coś, ale idzie w naszym kierunku. Nie idzie, odwrócił się. Wcale nie. Nie rób. Sztuczna drama. Przecież ja na nic nie stanąłem. No przecież nic na nic nie stanąłem! No przecież na nic nie... Ja nawet uciekać nie mogę, no bez sensu. Chłopie, no. Może ci nie zbącha. Ja się myłem, okej? Okay? Przed chwilą byłem w morzu. Idę do tego drzewa, nie przeszkadzaj mi, ty chłopie, bo ja cię pierdolę moją łopatą zaraz diamentową. Ej, on idzie w moją stronę. On tak niucha tutaj mocno. No to może dało ci dodatkowy zapach. Morska bryza. Morska bryza. Czuła morską bryzę. Ja nie chcę, żeby on czuł morską bryzę, i sobie. Ja to drzewo muszę ściąć. To jest moje zadanie poboczne, side quest taki. A ty czemu się tak przyglądasz? Może byś coś zrobił, nie? Odwróć jego uwagę.
pobiegaj tam po tym gównie. Wiesz, niezbyt chcę ginąć. Ale pobiegaj, nie chcę tam, pobiegnie za tobą po prostu, do wody uciekniesz jak coś. No bo przecież no, trafi mnie coś zaraz, nie? Ty jesteś po mojej czy po ich stronie teraz, bo nie wiem, czy im pomagasz czy nie? No wiesz, ja jestem kurą, nie jestem odważny, nie? A, teraz jestem, jak ci wygodnie, to ja jestem kurczakiem, nie? A jak nie, to... Ty odwracaj tam jego uwagę, ja zniszczę tylko te dwa szlikery tutaj. Jak cię ja zaraz zobacz. Badam, odwraca jego uwagę. Do wody skoczyłem. Czy on ryknie? Czy on zrobi ryk? Czy? Nie wiem, ale szybko idzie w twój... To ryknął, uciekaj, uciekaj. No ja jakby innej opcji nie mam teraz. Czy my zaznaczyliśmy miejsce, z którego wypłynęliśmy? Nie. Czy byliśmy... Nie byliśmy na tyle mądrzy, żeby to zaznaczyć? Nie byliśmy na tyle mądrzy. Okej. Okay. No czy ty jesteś kuźwa... Czy ty jesteś kuźwa mądry? A wiesz co, bo słyszałem, że nie zawsze się pojawiają, nie zawsze się respią. Chciałem sprawdzić tą teorię, nie? Pytanie, gdzie my mamy teraz ten? Tą naszą bazę. No, ja szukam tego, ale gówno zobaczę pod wodą, bo jest ciemno. No jak mogliśmy nie zostawić jakiegoś klocka? Ja nie wierzę po prostu, no to jest 2 IQ, nie? 5 IQ. Na minusie nawet. Jesteśmy debilami jakimiś. Tak, śmieję się z naszej głupoty. Ja pierdzielę, to było w ogóle na dyrcie, czy na czym to było postawione? Oj, nie wiem. Ty, no słuchaj, no ta dziura to jest tak, no fajna. No fajna, taka nie wiadomo gdzie jest. Straciliśmy prawie po wszystkie itemy. A co to jest? Itemy. Ale drzewia. No itemy pływają, mój, szukaj moich itemów, gdzie one pływają? No przecież tam diamenty gdzieś były. Prosto, tam. Widzisz ten exp? Widzę, no. Coś pływa. Jak się rozsypałem. Słuchaj, plan jest taki. Zanieś do naszej bazy wszystkie nasiona, ale a później... Ale gdzie ja ci tą bazę znajdę? Spektator i przeleć szybko. Mam screenshota. Kurde. A co to się tam włączyło? Nic. Sam mi kazałeś. Zrobiłem wielki bolec za tobą. On ma być nad wodą widoczny. Tak, ma iść do nieba po prostu. Mam widzieć tego bolca, 30-centymetrowego potwora z wody. Nie zrobię 30-centymetrowego, będzie coś takiego. Mam, jak będę na niego patrzył, muszę mówić, robi wrażenie. Moim zdaniem powinniśmy na sam koniec jeszcze spróbować go zaatakować. Jeżeli ty się boisz, to tego nie atakuj i ja go sam zaatakuję. Jak chcesz, to możesz. Ja będę się przyglądał, tylko musimy zrobić skrzynkę na twoje itemy. No właśnie zrobiłem skrzynki. Cyk, 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 cyk. O, i tu takie zakole zrobimy. Pyk. Pięknie, beautiful. Właśnie wodę, którą przyniosłem, zatkałeś, kurna. Dziękuję. No bo kto w takim miejscu stawia tą wodę? No ja się pytam, kto w takim miejscu stawia tą wodę? No super, kooperacja 10 na 10. Proszę ciebie bardzo. Mamy teraz nasionka, sadzimy i lecimy, kurde. Nice, no i to jest farma, może za 10 odcinków wyrośnie. Możemy iść na górę, możemy iść walczyć. Jakieś dobre słowo? Powodzenia. Ale jakbyśmy go pokonali, to się będę śmiał z ciebie, rozumiesz? Okay. Będę się śmiał z ciebie, jaka jesteś pierdoła. O, patrz, już jakby mam połowę teorii, nie? Czyli na przykład, połowę że... Połowę toru i go zrespiłeś. Ta, dobra, to teraz walka z nim. Okej, nie trafiłem. No, a, on łapki jakieś wystawia, czekaj. I co? A on mnie słyszy. Dobra, podchodzę. Dziabłem go! Też go spróbuję dziabać. Dziabaj go! On co? Tak, mówię, że jak nie możecie to sięgnąć, to i tak będzie ten. Nie jest dobrze. No we mnie! No, on co? Kto cię bił? Ja czy on? O tym mówiłem, Sharikan. Tego nie pójdzie zrobić. No jest jakaś strategia, ale musimy być mocno uzbrojeni. Typu miliard złotych jabłek, pierdyliardowa, zenchantowana, wszystko i fajnie. Dobra. Tak. Milion lat świetlnych. Tak. W odległej galaktyce za 10 tysięcy lat świetlnych. Kiedy ten... Dokładnie. Wydaje mi się, że to było fajnie i na tym skończmy. Fajnie to już było. Tak by skończyło. Ale jak się wam spodoba, to oczywiście możemy kontynuować. I dajcie jakieś tipy w komentarzach, może znacie jakieś fajne pomysły, jak szybko można porobić 10 tysięcy wardenów. Ja chętnie wysłucham waszych opinii. No. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Bye, Chucken, bye, bye. I tym optymistycznym akcentem żegnam się również ja. Cześć!